Piotr Gumerek, HDTV Polska. Słuchajcie, dopiero co oglądaliśmy telewizory najnowsze Samsunga w Las Vegas i proszę, ten telewizor już stoi tutaj przede mną, jestem w Brand Store Samsunga i mam okazję pierwszy raz dotknąć tego nowego modelu. Tutaj stoi KS9000, czyli praktycznie najwyższy model z linii SUHD, ale nim rozpakujemy telewizor, warto, słuchajcie, zwrócić uwagę na pudełko, dlatego że okazuje się, że w tym roku znajduje się wiele różnych logotypów, które w dobie Ultra HD są naprawdę ważne w przypadku wyboru telewizora. Pierwszym logotypem, który jest bardzo istotny przy wyborze tak wysokiego modelu Ultra HD, jest sprawdzenie, czy telewizor jest zgodny z Ultra HD Premium. Jest to certyfikat, który został ustanowiony przez grupę UHD Alliance, który gwarantuje nam, że ten telewizor jest w pełni zgodny z technologią Ultra HD. Co to nam daje? Przede wszystkim rozdzielczość 4K. To jest oczywiste, telewizor musi wspierać rozdzielczość 4K, ale dzisiaj sama rozdzielczość to mało w przypadku Ultra HD. Druga sprawa to pełne wsparcie dla technologii HDR. O HDR-ze będziecie mogli jeszcze na naszym forum dużo poczytać, natomiast ten logotyp gwarantuje, że już tą technologię oczywiście ten telewizor ma. I trzecia sprawa to jest szeroki gamut, czyli szeroka paleta barw. Tutaj widzimy taki napis Quantum Dot, czyli ten telewizor posiada właśnie technologię wsparcia szerokiej palety barw. W związku z tym filmy, które będziemy oglądać, będą cechować się dużo szerszą gamą kolorów. Nie jest to pierwszy oczywiście telewizor, który otwieram pierwszy w Polsce, ale powiem Wam, że zawsze przynosi mi to niebywałą przyjemność. W związku z tym już zabieramy się w takim razie do rozpakowywania. Pierwsze, co widzę w środku, to One Connect, czyli zestaw złącz, które podłączamy do telewizora i dzięki temu, słuchajcie, z telewizora nie musimy ciągnąć dużej ilości kabli. To jest bardzo fajna sprawa, Samsung cały czas to kontynuuje. Ja jestem fanem takiego rozwiązania, bardzo fajnie to wygląda. 4 złącza HDMI, 2 złącza satelitarne, no to jest najwyższy model, w związku z tym mamy tutaj naprawdę bogate wyposażenie. Kable zasilające, baterie, widzę pilota, to jest istotne, dlatego że pilot w tym roku jest świeży, jest to nowość. Zobaczymy, jak to wygląda. Patrzę, bo jeszcze nie miałem okazji go w ręku mieć. Bardzo prosty, niewiele klawiszy, ale to dobrze. To znaczy, że będzie wszystko fajnie działać i jak ktoś nie lubi za dużej ilości klawiszy, to się nie zamiesza. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo fajnych materiałów jest wykonany, leciutki. Oczywiście jeszcze baterie trzeba będzie do środka włożyć, ale mimo wszystko widzę, że fajnie leży w dłoni. Mamy tutaj szybką jeszcze instrukcję obsługi, jak zamontować podstawę. Zaraz będziemy ten telewizor montować oczywiście. Zobaczymy, jak on wygląda, bo design na pewno dla wszystkich nie jest taki oczywisty, bo zdjęcia zdjęciami, natomiast na żywo to całkiem coś innego. Jest ciężko, słuchajcie, to znaczy, że czuję tutaj elementy metalu. Nie ma tutaj plastiku żadnego. Ciekawe to jest. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać i tak naprawdę, jak ten telewizor będzie stał. Z taką postawą jeszcze nie miałem do czynienia. Ale mówię, waży. To oznacza, że jest wszystko bardzo fajnie wykonane. Ekran jest, mówię, bardzo slim, więc mamy tutaj zabezpieczenie. Kolejny element stopy, czyli już wiem, do czego służył tamten element. Zaraz go zobaczymy. Wyciągamy. Piękny. Dajemy go tutaj do przodu. No dobrze, to teraz myślę, że musimy podstawę zamontować, więc zabieramy się do pracy. Mamy jeden element stopy, mamy drugi element, z którym nie do końca wiedziałem, co trzeba zrobić, ale już wiem, musimy to połączyć i skręcić. Czarne śrubki idą w podstawę, natomiast niebieskimi będziemy przykręcać podstawę do telewizora. No to działamy. Wszystko ładnie pasuje. No słuchajcie, tak patrzę przy okazji montażu, jak ten telewizor wygląda z tyłu. No, naprawdę wykonany jest super. Bardzo slimowy, smukły. Dużo bardziej smukły niż do tej pory modele, które były z serii właśnie zakrzywionej. Telewizor już, jak widzicie, jest złożony. No powiem Wam, że naprawdę jestem zaskoczony jego designem. W porównaniu do zeszłorocznego modelu JS9000, no popracowano nad nim. Telewizor jest dużo smuklejszy. Mamy krzywiznę, ale ma kilka milimetrów grubości, więc wygląda to rewelacyjnie. Materiały użyte też są dużo wyższej jakości niż w zeszłym roku. Bardzo wszystko jest fajnie spasowane. Tutaj nie odstaje, nie trzeszczy, jak dotykam. Fajnie to wygląda. Widzę też naprawdę minimalną grubość ramki, więc powieszony na ścianie będzie wyglądał najpiękniej. Oczywiście na stopie jest bardzo fajnie, ale jak ja mam telewizor z taką ramką, to rzeczywiście wygląda to bardzo fajnie, gdy jest taki telewizor zakrzywiony, powieszony właśnie na ścianie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o technologię, to ten telewizor niedługo już wkroczy do naszej redakcji, będziemy go testować. Ja najchętniej już teraz bym go zabrał z Brand Store'a Samsunga, zaraz chyba się dogadamy. My mamy już też w redakcji Blu-raya Ultra HD, notabene Samsunga, więc to będzie idealne źródło, żeby maksimum możliwości wyciągnąć właśnie z tego ekranu. No i tutaj spodziewam się naprawdę fajnych rezultatów. Zapraszam na pierwsze wrażenia na nasz fanpage, na forum i na portal HDTV Polska. Trzymajcie się, cześć!